Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj z nami Artur Micek. Witam cię serdecznie, Artur. Cześć Mateusz, witam wszystkich. Artura nie muszę chyba Państwu przedstawiać. Dzisiaj czy wczoraj pojawiła się informacja, z Arturem zajęliśmy podium zasięgowe chyba na Twitterze. Gratulujemy ci, Artur, bo drugie miejsce zasięgowe. A cześć, a w sumie nawet nie słyszałem o tym. A no to widzisz, raport emocje w sieci, pierwszy War News, drugi Artur Micek, za nami tu, Jarosław nawet, Wolski. Nawet nie śledziłem, powiem ci tego szczerze, musisz mi podesłać link, gdzie to jest. No to jak tylko zakończymy naszą rozmowę, na pewno ci podeślę. Artur, ale przejdźmy do tych wydarzeń, które dzisiaj się najczęściej komentuje, czyli Bachmut i to, co dzisiaj się wydarzyło na granicy ukraińsko-rosyjskiej, i właśnie o tej drugiej sprawie na początku chciałbym z tobą porozmawiać. Co my wiemy? Wiemy na pewno, że rosyjski korpus ochotniczy wraz z polskim korpusem ochotniczym przeprowadzili, no właśnie Artur, co przeprowadzili? Przeprowadzili coś w rodzaju akcji mającej na celu ośmieszyć z jednej strony, a z drugiej strony pokazać bezradność sił rosyjskich w regionie granicy ukraińsko-rosyjskiej. Zadanie ewidentnie zostało zrealizowane tam pewnie z jakimiś drobnymi problemami, ale zadanie zostało ewidentnie zrealizowane zgodnie z planem i zdało swój egzamin. Niesamowity sukces propagandowy dla strony ukraińskiej, niesamowity cios w narrację taką propagandową i też w narrację niezwyciężonej armii rosyjskiej, czyli taki cios w morale społeczeństwa rosyjskiego, pokazanie problemów, jeśli chodzi o decyzyjność strony rosyjskiej, takie trochę ośmieszenie tych władz rosyjskich, bo ich reakcja no, była raz, że spóźniona, dwa, że niezbyt stanowcza, trzy, że informacje o wkroczeniu wojsk ukraińskich podali, nie ukraińskich, przepraszam, wojsk wolnej Rosji, podali z dużym opóźnieniem, co skutkowało sytuacją taką, iż wiele obywateli tutaj Federacji Rosyjskiej czerpało wiedzę z kanałów, czy to zachodnioeuropejskich, czy też środkowoeuropejskich, czy też z ukraińskich. Przy okazji dowiadując się prawdopodobnie wielu różnych ciekawych rzeczy, jakie ich państwo jest słabe, więc to taki wydźwięk propagandowo-medialno-polityczny. Druga rzecz, pokazanie, że jednak Rosja i Rosjanie gdzieś na świecie, w tym wypadku Rosjanie będący na Ukrainie, sprzeciwiają się władzy, jaka w chwili obecnej zasiada w Moskwie. Więc tutaj też jest takie pokazanie, że to nie jest tak, że wszyscy Rosjanie są za Putinem, czyli jednak są jacyś tacy, którzy jednak nie popierają Putina, ale też to jest przede wszystkim sukces militarny. Tu nie chodzi o zajęcie kilku wsi, tu chodzi o to, że Rosjanie będą musieli teraz prowadzić działania tak, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, albo żeby szybciej zareagować, czyli w region całej granicy ukraińsko-rosyjskiej będą musieli ściągnąć dodatkowe posiłki policji, sił granicznych, Rosgwardii, wojsk lądowych, większą ilość zestawów przeciwlotniczych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest kolejny element przygotowań do ukraińskiej ofensywy, czyli to jest element, o którym już też wielokrotnie mówiłem. Ukraina będzie prowadzić wiele różnych działań mających na celu po pierwsze izolować pole walki lub też likwidować rosyjską łączność, dowodzenie i system logistyczny, co się dzieje. Tak naprawdę od końca kwietnia i z każdym dniem te efektywność tych działań i intensywność tych działań rośnie. To jest jedno pole. Drugie pole to jest wykrycie i zmuszenie do ruchów rosyjskich odwodów. I to też pomału zaczyna się dziać, w jeszcze małej skali i ciężkiej do oceny, ale jednak, bo są relacje o ruchach kolumn wojskowych w Doniecku, w Ługańsku, nawet już na Zaporożu, teraz w regionie działań rosyjskiego korpusu ochotniczego, jest tam cała brygada ściągana rosyjska, która prawdopodobnie będzie tam przez dłuższy czas jednak stacjonować, czyli nie będzie użyta tam, gdzie Ukraińcy być może ruszą z ofensywą, albo być może ruszą na razie tylko z atakami pozorującymi i wiążącymi siły rosyjskie. Więc Ukraińcy odnoszą tutaj kolejny sukces, taki mały kamyczek, ale tych kamyczków jest dużo, jeśli chodzi o przygotowanie do tego głównego uderzenia, bo prosta matematyka. Załóżmy, że Rosja chce teraz nie dopuścić do takiej sytuacji i zabezpieczyć około, no, liczby 500 km frontu. Niech każdy kilometr jest zabezpieczony przez 10 żołnierzy, z czego 5 prowadzi działania obserwacyjne, 5 odpoczywa, załóżmy. To mamy już całą armię ludzi tak naprawdę.
Do tego trzeba logistykę, zabezpieczenie właśnie logistyczne, materiałowe, kwatermistrzowskie. Do tego trzeba koordynacji działań, środki łączności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co będzie jeszcze bardziej drenować możliwości militarne Rosji, chyba że Rosja sobie pozwoli na dalsze tego typu tak naprawdę ośmieszanie się, co ja tego nie widzę, prawdę powiedziawszy, i Putin i cały gabinet polityczny Rosji nie pozwoli na powtórzenie takiej sytuacji, a więc będzie drenowanie sił rosyjskich tam, gdzie chcą Ukraińcy. Bo ta akcja nie była przypadkowa i jestem na 1000000% przekonany, że jest elementem przygotowań do ofensywy i na pewno odbyła się albo za zgodą, albo przynajmniej za pomocą informacji przekazanej do państw NATO. Artur, ciebie kojarzymy głównie z analiz z map. Jak to teraz wygląda na mapie? Czy mamy już jakieś informacje po tych paru godzinach, jak głęboko wszedł rosyjski korpus ochotniczy? No, szacuje się, że te czołowe jednostki mogły wejść na tej około 6 do 8 kilometrów. To takie coś, co mamy potwierdzone na 100%. Wiadomo, że ta pierwsza linia obrony została przełamana, chociaż to słowo przełamana to jest w tym wypadku mocne nadużycie z mojej strony, z tego względu, że tam były umocnienia rosyjskie, były okopy, były punkty kontrolne, były smocze zęby i tak dalej, tylko że to nie było w ogóle obsadzone wojskami. No właśnie, bo przecież my jeszcze kilka miesięcy temu, jak wpisywaliśmy w internet Białgorod, to widzieliśmy te przykłady smoczych zębów przez ciebie wspomnianych, okopów. I co, nagle w tym rejonie graniczącym z Ukrainą nie ma regularnych wojsk rosyjskich? Jak się okazało, nie było żadnych wojsk rosyjskich. Były jednostki policji, które tak naprawdę zostały albo rozbite, albo wyjechały, pozostawiając dużą ilość na przykład radiowozów, bo to zostało potwierdzone. Albo były siły graniczne, które zostały nakryte ogniem artylerii. Te przygotowania artyleryjskie miało trwać podobno godzinę czasu i było bardzo intensywne. Zresztą są nagrania, które pokazują dużą ilość pożarów w strefie przygranicznej, w tym też w regionie przejścia granicznego. Rosjanie chyba się w ogóle nie spodziewali takiej operacji. Oni byli święcie przekonani, że nikt nie naruszy ich tego rdzennego terytorium. No, jak się okazało, spotkał ich zimny prysznic, i teraz będą musieli podjąć kontrdziałania, a te kontrdziałania będą polegały na tym, że muszą zabezpieczyć dużo bardziej szczelnie i poważnie całą tą granicę, bo nie wiedzą, czy załóżmy jutro czy pojutrze nie powtórzy się podobna operacja. Artur, ja bym chciał teraz przejść do rzeczy głównego tematu naszej rozmowy, ale przejdę w kontekście właśnie dzisiejszych wydarzeń, bo nie kto inny jak rzecznik Kremla Pieskow wspomniał, że dzisiejsze działania, tak w jego ocenie dywersantów, mają odciągnąć uwagę od Bachmutu. Jak ty to skomentujesz i co dzieje się w Bachmucie dzisiaj? Powiem ci, że rzadko się z tą osobą zgadzam, ale w tym wypadku jestem w stanie się zgodzić, tylko mam inną trochę interpretację tych jego słów. Tu chodzi o odciągnięcie uwagi między innymi Rosjan od parazwycięstwa ukraińskiego, rosyjskiego w Bachmucie. Tak naprawdę to jest żadne zwycięstwo po 8 miesiącach walki. Rosjanie żyli i cieszyli się wygraną w Bachmucie. No i dzisiaj z rana, po świętowaniu weekendowym tego niby sukcesu, bo pamiętajmy, że tam chyba w sobotę była ogłoszona informacja o zdobyciu Bachmutu, no to w poniedziałek, jak się obudzili już na mocnym kacu, to się okazało, że nikt nie mówi o Bachmucie, tylko każdy mówi o Armii Wolnej Rosji wkraczającej na teren Federacji Rosyjskiej. Tak, ale zgodzisz się, Artur, że trwa niewątpliwie duża wojna informacyjna między Ukrainą a Rosją. Mieliśmy jakieś sprzeczne komunikaty. Ukraińcy twierdzą, że są blisko taktycznego okrążenia Bachmutu. Rosjanie zaprzeczają tym informacjom. Co wynika z twoich analiz? Z moich analiz wynika, że Ukraińcom bardzo dużo brakuje do otoczenia Bachmutu. To jest jak dla mnie trochę zbyt mocna propaganda ze strony ukraińskiej i ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Wszystkie materiały geolokalizacyjne, filmy, nagrania, zdjęcia pokazują, że Ukraińcy rzeczywiście mają postępy na północ i na południe od miasta, ale są to postępy stosunkowo niewielkie, to są postępy stosunkowo małe. Mało tego, nie wszystkie jeszcze najważniejsze wzgórza na południu od Bachmutu zostały zajęte, trwa o nie walka. Na północy te natarcie ukraińskie jest jeszcze wolniejsze.
Tam jest liczone w paru metrach dosłownie dziennie zresztą, że Ukraińcy tam bardzo ostrożnie w ogóle nacierają. To tam słyszałem, że są takie sytuacje, że dany punkt oporu potrafi być, nie wiem, 15 razy ostrzeliwany za pomocą artylerii i dopiero później pomału idą grupy szturmowe ukraińskie, które jeśli trafiają na jakikolwiek ogień broni maszynowej, no to dalej już nie idą, cofają się, znów wzywają ostrzał artyleryjski, więc to jest taka bardzo ślimacza, ofensywa ukierunkowana na silny ostrzał artyleryjski, ale bardzo małe straty w siłach ludzkich. Mało tego, tutaj wydaje mi się, że żadnego otoczenia Bachmutu raczej chyba nie będzie. Na razie tam nie widać przygotowań do tego. Bardziej to wygląda na chęć zdobycia ostatnich wzgórz położonych na północ i południe od Bachmutu, po to, żeby w 100% reglować dalsze jakiekolwiek rosyjskie możliwości ofensywne, z tego też względu, że Ukraińcy w chwili obecnej kontrolują tam 80% wzgórz wokół miasta, licząc tutaj tereny na południowy zachód, zachód i północny zachód i na północ od miasta, czyli tutaj w sumie od Soledaru. I te 10% to są takie obszary, które Rosjanie jeszcze kontrolują i to są tak zwane te wejście już na te wzgórza, które są pod kontrolą rosyjską i te wejście na wzgórza stwarzają zagrożenie dla sił ukraińskich, że Rosjanie kiedyś na przykład z tych wejść skorzystają i będą rozwijać natarcie już po tej koronie wzgórz. Więc w chwili obecnej Ukraińcy prowadzą działania, żeby siły rosyjskie odsunąć od podejść do wzgórz, czyli tak naprawdę, żeby je cofnąć do doliny rzeki Bachmutka i do samego miasta Bachmut. Artur, Bachmut się bronił wiele miesięcy. Jak to wygląda? Czy większym sukcesem jest rosyjskie zdobycie Bachmutu, czy tak długa obrona sił zbrojnych Ukrainy? Rosjanie odnieśli zwycięstwo, to trzeba wprost powiedzieć. Po 8 miesiącach walki zdobyli miasto, a raczej Gruzjego. Zwycięstwo, pytanie jest teraz, czy było warte tej ceny. Jeśli chodzi o Rosjan, wydaje mi się, że absolutnie nie. To były stricte działania polityczne, po stronie ukraińskiej też, tylko że po stronie ukraińskiej jednak więcej było sensu w tej twardej obronie niż po stronie rosyjskiej w tym twardym atakowaniu. Chodzi mi mianowicie o to, że no Ukraińcy, co by nie mówić, wykrwawiali stronę rosyjską, sami też ponosili straty, ale na pewno kilkukrotnie mniejsze, przynajmniej w tej początkowej i środkowej fazie walk. Wiesz co, spotkaliśmy się z oceną, że 5-1 mniej więcej wyszło. Różne są ceny. Powiem ci szczerze, na początku to mogło być nawet, niektórzy mówią 8-7-1, pod koniec ostatnie tygodnie to mogło być 1-1. Mi się wydaje, że bezpiecznym takim wynikiem to może być 1-3, ale to jest wróżenie z fusów i ja wszystkim tutaj zalecam dużą dozę ostrożności w wysuwaniu wniosków i opinii na temat strat jednej i drugiej strony. Tak naprawdę uczciwie trzeba powiedzieć, że wiemy tyle, że nic nie wiemy o tych stratach, tylko są jakieś pewne może tendencje, które mogą wskazywać jakieś progi, ale dalej to jest wróżenie z fusów i to trzeba otwarcie mówić. Artur, Jarosław Wolski powiedział, że Bachmut jest takim drugim Werdem. Czy my rzeczywiście jeszcze możemy się tam w tym rejonie spodziewać takich długich walk pozycyjnych, czy jednak Ukraińcy się wycofają na jakieś już istniejące linie obrony i tak naprawdę zdobycie Bachmutu nic nie zmienia w takim kontekście taktycznym, strategicznym? Ukraińcy wzdłuż tych wzgórz, o których mówiłem, i wzdłuż kanału ciągnącego się tam ze Słowiańska do Górówki budowali umocnienia, jak dobrze pamiętam, pierwsze umocnienia zaczęli budować we wrześniu. To, co są potwierdzone materiały zdjęciowe. Później później październik, listopad, grudzień, to na całego tam rozbudowali linię obrony. To trwało tak naprawdę do dzisiaj. Te wzgórza są zamienione w twierdze. Każde to wzgórze jest zamienione w twierdze i dość dobrze zabezpieczone. Poza tym jest duża różnica wysokości między Bachmutem a tymi wzgórzami. Tam jest od 150 do 200 metrów nawet, że z niektórych tych wzgórz to Bachmut widać jak na dłoni. Więc wydaje mi się, że Rosjanie sobie tutaj dadzą spokój, jeśli chodzi o prowadzenie działań ofensywnych. Wydaje mi się, że teraz spróbują działać na kierunku Spirne-Siewierzk, żeby ominąć ukraińskie wzgórza położone na północ od Soledaru. Więc tam spodziewałbym się dalszych takich wzmożonych ataków, ponieważ opanowanie Siewierska no, już daje większe możliwości pociągnięcia tego dalszego ataku w kierunku Słowiańska.
Więc tu wydaje mi się, że to będzie nowy fragment wojny, plus kolejne siły prawdopodobnie Rosjanie rzucą do Awdiwki, żeby ją otoczyć, zamknąć w kotle i tutaj odsunąć artylerię ukraińską od Doniecka. Więc te dwa obszary spodziewam się, że tutaj Rosjanie będą prowadzić takie ograniczone działania ofensywne, plus być może spróbują odciągnąć siły ukraińskie od Swatowa, ale tutaj jednak to jest mniej prawdopodobne. Artur, ostatnie pytanie. Gdy mówię Bachmut, to najczęściej taką pojawiającą się formacją, która przychodzi mi na myśl, jest grupa Wagnera. Co z Wagnerowcami w Bachmucie? Pojawiają się jakieś informacje, że opuszczą miasto? Jak to wygląda? Więcej mamy na ten moment w rejonie Bachmutu Wagnerowców, czy jednak już pojawia się większa ilość regularnych wojsk Federacji Rosyjskiej? Na dzień dzisiejszy to można śmiało powiedzieć, że to jest pół na pół, bo Rosjanie tam ściągnęli odwody i to już jest potwierdzone, bo były relacje mówiące o dużych ruchach wojsk przez Doniec, Gorłówkę właśnie na północ w kierunku Bachmutu, więc Rosjanie tutaj ściągają siły. Wydaje mi się, że to jest w chwili obecnej pół na pół. Jeśli chodzi o grupę Wagnera, no to na ten moment chyba dalej jest ta aktualna informacja, że 25 zamierzają się wycofać na co najmniej miesiąc odpoczynku. Na razie to nie zostało zdementowane. No, mamy 3-4 dni tak naprawdę, zobaczymy, co się podzieje. Na razie faktem jest to, że Rosjanie po zdobyciu zabudowań Bachmutu zaprzestali jakiejkolwiek akcji ofensywnej. Artur, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa oczywiście odsyłam na media społecznościowe Artura Micka oraz oczywiście na warnews.pl, gdzie Artura analizy się często też pojawiają. Zachęcamy również do zasubskrybowania naszego kanału. Artur, dziękuję Ci za poświęcony czas i mam nadzieję, że w najbliższym czasie porozmawiamy jeszcze o sukcesach Sił Zbrojnych Ukrainy. Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.